Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Origins The Hidden Ones. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku udało nam się zabić generała Rufio, niestety musieliśmy także przeboleć stratę jednej z naszych sióstr, mianowicie Tahiry, która dosłownie była dla Bajeka jako starsza siostra, chyba, bo to chyba nie była jego prawdziwa starsza siostra, wydaje mi się, przynajmniej z tego co pamiętam. Generalnie także spotkaliśmy się za Amunet, to już też trochę wcześniej, no i zabiliśmy generała Rufio. Ale okazało się, że mamy jeszcze jeden cel do zabicia, najprawdopodobniej, ponieważ przywódca rebeliantów, z którym wcześniej współpracowaliśmy, okazuje się wszczynać, po prostu prowokować Rzymian do tego, żeby oni mordowali ludzi, żeby oni mogli w odwecie przeciwko Rzymianinom przyłączać się do niego. Co nie jest dobre, bo oczywiście krzywdzi ludzi, a wiadomo, ukryści walczą w imię ludzkości, w imię ludu. Z tego też względu musimy iść i się z nim rozmówić. Is he leading the rebellion for personal power? I don't think so. I believe he wants the rebellion to succeed so badly that he is blind to the cost. He genuinely sees the villagers as martyrs. He does not consider that they had no choice. And the tactic has been successful. He will certainly use it when the Romans send another general. No właśnie, tak więc koniecznie będziemy musieli się z nim rozmówić. A wy co? Bandyci jacyś, dobra, myślałem, że to Rzymianinowie, czy jak ja to chciałem, nawet już nie wiem jak ja to chciałem powiedzieć, na pewno nie tak jak trzeba. Chciałem. Come on. O, wow, w głowę nie zginął, co jest? Gin. Gin. Dobrze, że koń mi nie płonie, w ogóle ciągle jeździmy na koniach, a nie na mojej gercie, ale cóż. O, jeszcze jeden tam był. Umieraj. No to zapraszam, moja droga, na koń. I jedziemy dalej. Do obozu rebeliantów, który nie mam belego pojęcia, gdzie się znajduje. Gdzie ty masz konia? Jezu, aż tam żeś zdążyła na nim dojechać? Gdzie ty masz tego konia? A, tu masz, dobra, okej. Myślałem, że to ten tutaj, następne, te dwa. Odprowadź, bo ja nie wiem, dokąd mam jechać tak za bardzo. No już, zapraszam, a ja? Tell me of your life in Rome. It's a marvelous place, full of intrigue, deceit and corruption. The perfect city for a hidden one. I expected you to talk about the wine. The wine is very good. You should come visit sometime. We'll have a taste. I might do that. It is ahead. He will be surrounded by his rebels. Ah, they see him as a god. We cannot challenge him in front of them. Tak więc będziemy musieli się udać na audiencję, powiedzmy. Tak więc dobra, chodźmy. Oczywiście z chęcią bym odwiedził jako Bajek Amunet w Rzymie, ale nie wiem, czy to się nam uda. Now that Rufio has fallen, so shall Rome. To ten gościu, co u nas śpiewał te ballady na początku. No dobra, mamy zbadać obóz. Tak więc zobaczymy, co my tu mamy. Teren badania. Mamy tutaj jakieś ogłoszenie, czy coś takiego? 5 posterunków. Trzeba zabezpieczyć jakieś szlaki. Nieważne. Czy to jest ukryty nasz kolega? Nie wiem. No dobra, chodźmy dalej. Możecie poczytać, co oni tutaj mówią. Tu mamy coś. Zobaczmy. Sure. It is all very serious. Why are you here then? Neb, where is your leader? Gamelot is on a hunt near the oasis. No dobra, to wiemy gdzie jest. Tu jeszcze coś chyba mogliśmy zbadać, jakiś jego dziennik, coś takiego? A nie, tylko jakiś skarb widzę. No dobra, odszukaj Gamelota w zelonym kamieniołomie i porozmawiaj z nim, jest na polowaniu. No dobra, tak więc chodźmy. Gdzie amulet? Tu jest amulet. Idziesz ze mną? Chyba tak. I will go speak to Gamelot. You stay here. Keep the rebels away. Fight well. No dobra, to ja zostaję z rebeliantami, żeby w razie czego ich powstrzymać. A my idziemy się rozmówić z Gamelotem, który przebywa gdzieś w kamieniołomie nieopodal. Miejmy nadzieję, że tylko nie skończy się na rozmowie z jego gardłem, naszym ostrzem, bo mówię, no nie byłoby to zbyt dla niego miłe przede wszystkim, ale i dla rebeliantów, bo już w ogóle straciliby chyba na jakąkolwiek nadzieję. Tam go mamy. No dobra, chyba nie miał żadnej obstawy.
Albo mi się wydaje, bo widziałem go tam tylko samego. No zaraz zobaczymy. Mówię, mam nadzieję, że się nie skończy w ogóle na walce. Ale może być co do tego różnie. W ogóle na co on tu niby poluje? Nie wiem, no coś, jakieś krokodyle czy coś? Nie wiem, mam odszukać też papirus niedaleko. Ale to kiedy indziej zrobimy, na razie chodźmy. No i rozmówmy się z nim, zobaczmy co będzie miał na swoją obronę, no bo to co robi nie jest zbyt miłe. Dla ludu i dla w ogóle wszystkich. Bake. What is this about? You have been provoking massacres. Many innocent villagers have died. I have exposed the vile cruelty of the Romans. Those martyrs have inspired countless warriors to continue the fight. Martyrs? What are the lives of a few villagers in light of freedom for all? The lives of a few villagers? They had no choice in the matter. Bayek, don't be absurd. We fight on the same side. No. Here, we simply fight. So be it. You will be the ultimate martyr. You fight well, Hidden One, but my shield is the strongest in all the Sinai. Łapanie! O! Jezu! Aż mi się do wody spadło. No dobra, to walczymy z nim niestety. Ała, jeszcze mnie z łuku będzie jebany. This gives me no pleasure. Nie wątpię, ale no musisz. W ogóle czemu tak Bajek tak z dupy w sumie od razu zaproponował walkę? Czemu? Czemu przemoc musi być odpowiedzią na wszystkie pytania? Ała, kurde. No nie mogę go trafić, dziękuję w końcu. No nie, fuck, zbagowałem się, nie, ała, nie baguj się, Bajek, proszę, przestań się bagować, dziękuję, Boże jedyny, jak się zesrałem, masakra. No dobra, teraz to już muszę uważać zdecydowanie, bo jeżeli mnie raz coś zrobi, to ginę. No chodź. O, mam, Jezu, on ciągle broń zmienia, what the fuck, niezły jest. Okej, okay, uwaga na tą jego tarczę, no zdecydowanie dobra jest, nie da się ukryć. Przynajmniej płonie, kiedy... Ała, no i znowu mi się spadło, no. Jeszcze ten Bajek się drze jak cholera. Co mu się stało? Ała! O kurwa mać. O kurwa. Dobra, White, schowajmy się tu chwilę. Tylko, że on nadal mnie będzie widział, dobra. To lecimy w takim razie w ten sposób. Dalej. O Jezu, teraz to już muszę być full focus. Aha, fajnie. No dobra. Trochę mi nie poszło, ale spróbujemy za chwilę jeszcze raz. Dawno nie walczyłem w tą grę, w takiej otwartej walce. Tak więc cóż. Oj, gościu jest zdecydowanie bardzo obłąkany już na punkcie tych swoich męczenników. Ała! Wow, Bajek jeszcze chciał w niego strzelać. Ty dobre, patrzcie. Patrzcie na tą akcję, widzieliście to? Zajebiste. Ej, przecież to właśnie teraz się szczeliłem, przecież to jest nawiązanie do Gwiezdnych Wojen. What the fuck? To jest przecież oczywiste nawiązanie do Gwiezdnych Wojen. Jezu, jak ja o tym mogłem zapomnieć? Dawno nie oglądałem tych zemstu Sithów, ale no. I tak. Boże, dziwne. Dziwne, że dopiero teraz się tym szczeliłem. No kurde, z żywcem tekst Anakina. Jezu, no znowu mnie zrzucił, co za jebaniec. Jeszcze będzie we mnie strzelał, generalnie to... Co on robi? Ała, nie wiem. On we mnie strzela chyba i to mi pokazuje. Nie jestem w sumie pewien. Jeju, co jest? Ja nie wiem, co tu się dzieje, o kurwa mać. Ty, nie przyjdę do niego. Nie dam rady do niego przejść, what the hell. Ej! Czy ja tam dam teraz radę wejść? Ja tam chyba teraz nie dam rady wejść, schody mi tam płoną. What the hell? Ej, nie wejdę tam. Czy wejdę? Nie wejdę tam, ej. Game. For fuck's sake, serio? Ej, no serio, jak ja mam to teraz niby zrobić? Jak ten Gamilat, to szedł mnie... No dobra. To co, w takim razie w ten sposób. Dobra, on tu mnie chyba nie może.
No dobra, o, zszedł. Dobra, okej, zbiegł do mnie. No dobra, ała, trochę mi się nie trafiło, kurde. Nie wierzę w to. A już mi tak dobrze zaczynało iść, teraz nie mogę dać się uderzyć ponownie. Z tego względu, że gdy się dam uderzyć ponownie, to generalnie życie mi spadnie i już mi się nie zregeneruje ten pasek kolejny, bo tak to działa w tej grze. Także mówię, warto by było, żeby... Ała, mi się już nic nie stało, ale mi się stało i niestety już został mi tylko jeden pasek. O, ten znowu wszedł na to, jebaniec. No tu mnie raczej nie trafi, ale no. I tak. Dobra, czekamy. Tu mnie mógłby trafić w sumie, ale dobra. Szybko łuk. No chodźżesz tu. Dobra, okej. No nie, i zginę. Co ja robię? Nie, dobra, Boże. Boże, 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 Boże. Dobra, jeszcze raz, ostatni, próbujemy. Mam nadzieję, że się uda. Kurde. Trudna walka. Zdecydowanie. Niestety. W ogóle, czemu on mnie może zrzucić, a ja go nie mogę? Bez sensu. Jezu! Ale mnie to denerwuje, że on mnie może zrzucić. Boże. No muszę iść w gościa tego. Muszę iść gościa stamtąd, że tak powiem, zbić łukiem. Także od razu sobie zmienimy łuk na ten. Ała, ała! Ała, ała! Schowajmy się tu. Dobra, szybko, Gamilat. No przykro mi, Gamilat, że muszę w ogóle to robić, tak naprawdę. No, to, tak samo jak tobie jest przykro, kurwa! Ach, nie lubię tego jego ataku, wkurwia mnie. I czemu ja nie mogę mieć The Higher Ground, tylko on? Jako jedyny, da fuk. Bez sensu. No nie, no jak on mnie trafił? No kurczę. No i już się zaczynam denerwować. Czemu taka trudna walka musi być? Kurwa. Ja pierdolę. Nie wierzę w to. Oh. No nie wątpię. No, ej, jebany, jak on mnie trafi? Przecież ja nawet... On mnie nawet tym mieczem nie dotyka przecie. No bez przesady. Ej, no toż naprawdę, no to co on teraz robi, toż to jest przecież śmieszne. Przynajmniej nawet nie dotyka, no i nie mogę go jeszcze uderzyć, ja pierdolę. No! Jak, kurwa, jak ta gra triggeruje te hitboxy, przecież to jest jakieś chore. Nie wierzę w to. Ej, to naprawdę, no przecież gościu nawet mnie tym mieczem nie trafia. Dobra. Gdzie co, czekajcie. No! Ja pierdolę! Jakie to jest głupie! Boże! Jakie to jest głupie! Głupia walka AF. Naprawdę. W sumie, jeżeli go trafię w głowę, to chyba mu największy damage zrobię. W ogóle chyba z tego łuku robi większy damage. O wow, o wow, nawet że mi to wyszło, te moje jebane uniki, kurde. Gdzie on jest? Czemu on się odwrócił w moją stronę, kurde, jak był w drugą? Najlepiej, kiedy on ma te swoje mieczyki, no albo i nie najlepiej, bo też oberwuje, strasznie. Nie wiem, na tych schodach jakoś mam mniejsze chyba hitboxy na sobie, bo mam wrażenie, że mnie mniej trafia. Dobra, okej. Chodźmy tutaj na górę może z powrotem. Ej, no co jest? Nie mogłem się ruszyć! What the fuck? Co tu się dzieje? Ej, on w ogóle jakoś... Nie możemy walczyć na tych schodach, bo się kurwa bagujemy jak cholera. O wow, dobra, okej. Gościu coś mi trafić nie może. W sumie to dobrze oczywiście. O, już mi trafił, fajnie. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, co mam zrobić, żeby ta walka mi lepiej poszła. Naprawdę nie wiem. Wydaje mi się, że jakoś mogę przytrzymać B, żeby coś tam robić, ale nie wiem co i nie wiem jak i nie wiem gdzie i po co. I jeszcze nie zrobiłem uniku. Jak się robiło, kurde, tego? Nie pamiętam jak się... O, wow, to, no tak, zapomniałem o tym, to jest dobre nawet. Że kiedy spadamy, warto go troszeczkę postrzelać w niego. Mogę coś przeszukać. No dobra, ja sobie poczekam, aż mi się życie zregeneruje chyba. Nic lepszego tu robić nie mogę pod tą wodą. Też z full HP może tam przyjdziemy.
A nie, jebany i tak mnie może trafić, fajnie. Muszę się tak ustawić, żeby mnie nie mógł trafić, to wtedy ten... Wtedy mi się życie zregeneruje i będę mógł ten... Znowu z nim walczyć. Dobra, wszedł na to coś. Niewiele mu to daje. No powietrza mam jeszcze dużo pod wodą, także spokojnie, o co się martwić nie muszę. Tu też mnie raczej nie trafi, nie ma jak. Tu już by mógł. Także zrobię unik taki trochę. Dobra. Gdzie ty tu? A, ty tu idziesz. W ogóle jaki... Coś gościu się zbyt skoczny zrobił. Nie wiem czemu. Jakiś się taki bardzo, bardzo skoczny zrobił. Ała. No nie! No zróbżesz ten unik, bajek! No jak mnie to denerwuje, jak on mi nie robi tego, co chce. W pizdu, zeskakuję sam do wody. Czemu nie mogę sam zeskoczyć do wody? Ja chcę zeskoczyć do wody, gro. Do wody, help, blocks. Ej, no nie można, serio. To by było takie przecież dobre, ale patrzcie, patrzcie, ktoś pomyślał, o dobra, dziękuję. Dobra, ktoś pomyślał o tym, że w sumie pod wodą można się chować i regenerować sobie życie. I dlatego zablokowali możliwość wejścia tam inaczej niż bycie zrzuconym. No i teraz muszę poczekać, aż mi się cały pasek, ten drugi chociaż zregeneruje, to zawsze będę miał większe szanse. Wyciągnijmy sobie też ten łuk. I czekamy. No, przepraszam, że to tak wygląda, ale no niestety. Dawno w tą grę nie grałem. No i nie walczę też za dobrze. Generalnie, w gry ogólnie. Dlatego też tak mi idzie, jak mi idzie. Poczekajmy, aż gościu strzeli jeszcze raz. Okej. Wejdźmy tu. Strzelmy mu w głowę. O, wow, ale to dobre było. Skuteczne. O nie, musiałem nie trafić, oczywiście. Oczywiście, że musiałem nie trafić, bo po co? Ale dobra, powinniśmy go zaraz zabić. O, dobrze udało się chyba. Tak jest, udało się, Boże, w końcu. Dobra, nie była to łatwa walka, się udało, dobijmy go w takim razie. Niestety, przykro mi. Ale mówiłem, że się na tym skończy. There is freedom. And there is the life of innocence. Both must be balanced on this scale. It is now my heart that will lie upon the scale of Anubis. Your heart beat too strongly in favor of its cause. The innocent must always be protected. My ardor shone like sun in my eyes, blinding me. You have done right by me. I accept this death. From this day, no hidden one will raise a sword against an innocent. So it shall be written. May you find peace in the Duat. And may the hidden ones last until the end of time. Przynajmniej przyjął śmierć z pokorą. The greatest of leaders, Gamilat, is now dead. And his story lives on in the warriors of the Sinai. He could kill a million tyrants with one breath. A divine arrow. The great Gamilat is no longer. Should we kill their dreams? Let them have their heroes.
For now, the Hidden Ones are forgotten. This is to our favor. Gamelot's death serves a higher cause. No more senseless martyrs. Have we done good? Our tenets need to be passed on to those who have taken our oath, so they have a true creed to study. The Hidden Ones will pass on to Petra, and towards Judea, and forever. The creed must live beyond anyone. No one shall be bigger than the greater group. When I return to Rome, I will not speak of heroes. I will speak of discipline and perseverance. Amunet is a mentor to this brotherhood. Our will never rests. And our blades shall never tire. Done good. No i tak też zakończyliśmy pierwszy dodatek do Assassin's Creed'a. Zajęło nam to 9 odcinków, czyli 4,5 godziny. Super. I mamy co ciekawe nową kryjówkę asasynów, co gdzieś w górach, what? No nie powiem, żebym był jakiś z tego faktu zadowolony, bo tak trochę mało. 4,5 godziny jednak, no dobra, powiedzmy 5. Tak dobrze licząc, 5 godzin na zrobienie prawie wszystkiego. Zostały nam dwa zadania. No nieźle. To słuchajcie, zapolujemy sobie na chociaż jeszcze jednego tego cienia Skarabeusza. No i chyba nie pozostanie nam nic innego, jak czekać na kolejny dodatek. Niestety. Dobra, tylko teraz tak, może udamy się tu, jeszcze weźmiemy sobie może Daily Questa od Redy, spróbujemy go w końcu zrobić, bo już dawno nie zrobiłem żadnego questa tego daily, bo jakoś nie było nigdy czasu, ale teraz sobie to już zrobimy. Być może pojawi się jeszcze jeden 10 odcinek, gdzie właśnie domkniemy wszystkie te questy, już chyba nie będziemy zbierać pytajników i tak dalej. Zobaczymy, jeszcze za chwilę podejmę decyzję, tylko pogadajmy z Redą. Oh, but yeah, I need your help with something. Dobra, mam odzyskać jakieś towary. Tak jak mówię, zrobimy pewnie sobie jeszcze jeden odcineczek, akurat takie DLC na 10 odcineczków. O, tam coś mamy. To już tak blisko jest? To dobrze w sumie. Gdzie? Tam, dobra, okej. Okay. Czy mam kogoś zabić, czy mam coś po prostu przynieść? Jak rozumiem, to tu jest jakiś ten... No właśnie, to jest zabezpieczone, w sensie, że tam nie bardzo możemy się przedostać. Znaczy w sensie, możemy się przedostać, ale nie bardzo możemy. O tak, może. No wejdźmy sobie tędy do góry. No szkoda, że z tym bajekiem mijają Amunet. Przepraszam, się przyzwyczaić nie mogę. No wyszło jak wyszło. Chyba jeszcze nie zapomnieli, ale no cóż,
Każda się jednak rozeszła w swoją stronę, a Amunet zapewne już wróciła do Rzymu. Mamy towary Redy. Całkiem easy. Dobra, to było szybkie. Zdecydowanie. Szybciej niż się spodziewałem, o tak powiem. Nie wiem, jak oni mu zabrali te jego towary. O, nawet mieliśmy kurde linkę idealnie do niego. Także nie będzie problemu przynajmniej też z dodaniem questa. I może coś fajnego dostaniemy. You never cease to impress, Bajek. No dobra, okej. Okay. Dostanę coś oczywiście. Nowy łuk, lekki łuk, niekoniecznie będę chciał. Dobra. Gdzie mamy tego jednego pana, cienia północy? Tam gdzieś tak więc koniu. Zapraszam. Znaczy, przepraszam, wielbłądziku mój ty... O! Oh. Ups! Chciałem wejść na konia, przez przypadek kogoś zabiłem, niekoniecznie mój plan, ale to nic. Czy ja mogę tędy przejechać chociaż? Proszę. Chyba mogę. Dobrze. Tylko moje pytanie, czy tam mogę jakoś go wyprzedzić? Mogę, jeżeli tutaj gdzieś odbiję w góry. Tylko dokładnie gdzie? No mniej więcej przede mną, tylko przede mną jest jakaś ta... Chyba, że to ta ścieżka tu. Bo jeżeli mi się uda... Tak, to chyba ta ścieżka. Uda mi się go, mam nadzieję, wyprzedzić gdzieś tutaj. Przeciąć mu drogę. To nie będzie oczywiście łatwa walka, zdaję sobie z tego sprawę, ale postaram się ogarnąć, żeby było w miarę łatwo. Dobra, okej, schodzimy z konia, bierzemy łuk. Musimy mu sprzedać parę główek. Tylko mu sprzedamy parę główek, to będzie dobrze. Okej. Także lecimy. Z ukrycia. From the shadows. Nie wiem, czy mnie znajdzie gościu. Nawet jeśli, ale chyba nie. To i tak postaramy się go oczywiście zabić. O, się schował. Się schował. A patrzcie, jak się skampił gościu. Dobrze się, kurde. Pierwszy raz widzę, żeby jakiś bot dobrze się schował przed atakiem. Autentycznie. Zaznaczmy go sobie. No dobra, okej. Mamy. Czy mu się życie zregenerowało, czy mi się tylko wydawało? Nie, na szczęście nie. Na szczęście nie. Oni tutaj niby powinni sobie trochę pogadać o tym, kto ich tam nasłał i tak dalej, dlaczego oni polują na niego. Ale po co? No, no dobra. Nie trafiłem, także trochę sobie pogadają. Ale niedługo, bo już zaraz zginie ziomek. Hey, is that really Bajek? The old Magi? I put his heart on a platter. You still dress the part, man. Umieraj. Nie chciałem się już go słuchać. No dobra, to jeden padł. Gdzie jest drugi? O, nie wiem, gdzie jest drugi. Czy ja go mam dobić, czy coś? Tak, mam go dobić, okej. Dobra, cień z południa już. Moje pytanie, gdzie jest drugi? Chyba go nie znajdę tak łatwo. Cień z południa zapewne jest drugi, tak? Więc chodźmy gdzieś na południe tutaj. Może on się akurat pojawi, jak tam się tepnę, bo może musimy być wystarczająco blisko, żeby on się w ogóle zrespił. Zaraz zobaczymy. A jak nie, to nie wiem. Najwyżej sprawdzę w internetach i w kolejnym odcinku to zrobimy. Jeżeli on się teraz nie pojawi, a się chyba nie pojawi. Tu w ogóle mamy właśnie te złote pytajniki, to na pewno trzeba będzie jeszcze badać. O co dokładnie chodzi. No nie widać tu tego drugiego gościa. Dziwne. Dziwne bardzo. Nie, może gdzieś na zdjęciach będzie. Ej. What the hell, czy to jest grup Tahaki, czy mi się wydaje? Tak, to chyba jego grup. No nie widać tego cienia. Czyli będziemy musieli to sobie zobaczyć w kolejnym odcinku. A zobaczmy jeszcze to. Rozwikłaj zagadkę z woju Tota. To jest gdzie? To jest chyba tam jednak na północy. Wydaje mi się. Nie, to też jest jakieś bardziej, że tak powiem, zaawansowane. Dobra, to słuchajcie, chyba nie będę przyciągał tego odcinka, na tym go zakończymy. Ja te dwa questy sobie sprawdzę poza odcinkiem w internecie, żeby nie myśleć długo, tylko wam je pokazać. No i zrobimy to w kolejnym odcinku i zapewne kolejny odcinek będzie tym odcinkiem ostatnim. Nie będę już zbierał tych wszystkich pierdół i tak dalej. Wątpię, że to kiedykolwiek zrobię. Będzie to chyba pierwszy Assassin, w którym wszystkich pierdół nie zrobię. Ale po prostu nie mam za bardzo na to czasu, a wcześniejsze asyny miałem na konsoli, to jak nie miałem co robić, to szedłem na konsolę i se grałem, w sensie kiedy mi brat zabierał, teraz tak robić nie mogę, bo mam asyny na kompie.
Tak czy siak w tym filmie to by było na tyle, w tym dodatku, jeśli chodzi o fabułę, w większości to było na tyle, bo jednak te quest poboczne jakąś tam fabułę mają, ale niewielką. No ale tak czy siak mam nadzieję, że ten jeszcze następny odcinek wam się spodoba, a ten też mam nadzieję, że wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć. In my head. Yeah.